kolekcja Oleo to meble klasyczne. Klasyczne, ale niech Was to nie zmyli, bo są w bardzo uniwersalnym i nowoczesnym wydaniu. Ten uniwersalizm podkreśla jeszcze fakt, że mamy tutaj do wyboru ogromną ilość brył, na dodatek często w wariantach prawo-lewo, oprócz tego dużą ilość wybarwień, więc każdy dostosuje te meble do własnych potrzeb i zaaranżuje z nimi bez problemu przestrzeń jadalni, pokoju dziennego, sypialni. A jakimi szczegółami charakteryzuje się ta kolekcja? O tym zaraz Wam opowiem. Jeśli chodzi o rodzaje brył, mamy tutaj na przykład stoliki okrągłe, stoliki kwadratowe, szafkę RTV, różne rodzaje kredensów, kredensy podświetlane, witryny na lewą stronę, na prawą stronę. Mamy nawet panel telewizyjny, mamy również dwa rodzaje szaf, szafę potrójną i szafę podwójną. Mamy różne rozmiary łóżek, z czego jedno Wam zaraz zaprezentuję. Mamy także szafkę nocną, mamy również toaletkę. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, możemy zdecydować się na tę kolekcję z dwóch materiałów. Może być kolekcja na dębie i na buku. Zaznaczę, że na dębie jest ona droższa i teraz w zależności od tego, czy zdecydujemy się na dąb czy na buk, mamy do dyspozycji odpowiednią ilość wybarwień. Łącznie tych wybarwień mamy 11. Wszystkie możecie zobaczyć powyżej na stronie. Mamy to wybarwienia zarówno jasne, jak i ciemne, a wybarwienie, które ja Wam prezentuję, to akurat dąb bianco. Bardzo ważną cechą mebli Oleo jest to, że wszystkie meble posiadające szuflady, czyli witryny, kredensy, komody, posiadają szuflady ryflowane. To znaczy z tym fajnym, wypukłym wzorkiem i prezentuje się to bardzo dobrze. Owszem, możecie zdecydować się na przykład na wszystkie szuflady gładkie, ale jednak bardzo bym to odradzał, z tego względu, że to będzie takie trochę psucie idei tych mebli, bo z tym ryflowaniem prezentują się one bardzo, bardzo dobrze. Ale na życzenie klienta można zrobić coś takiego, że na przykład pierwsza szuflada będzie ryflowana, druga gładka, trzecia ryflowana, kolejna znowu gładka, albo wszystkie gładkie, wszystkie ryflowane do wyboru do koloru. Natomiast jeśli nie zaznaczycie, jaka opcja Wam odpowiada, wtedy domyślnie jest tak, że pierwsza szuflada jest zawsze ryflowana, a kolejne są gładkie. I wydaje mi się, szczerze mówiąc, że ten domyślny wariant chyba prezentuje się najlepiej. Skoro już jestem przy szufladach, to chyba powinienem Wam pokazać, jak wygląda otwieranie i cichy domek w tych szufladach. Sprawdźmy. Przede wszystkim mamy tutaj dwa rodzaje wgłębień, nie ma tutaj standardowych uchwytów. Pierwsze wgłębienie przy szufladzie ryflowanej jest przez całą szerokość. Zamykamy, szuflada bez problemu hamuje. Drugie wgłębienie już jest tylko na środku, ale muszę Wam za to powiedzieć, że chwyta się za nie nieco wygodniej. I tak jak widzicie, mogę szufladą trzaskać do woli, ale ona i tak wyhamuje. Co bardzo mi się podoba w tych meblach, to delikatnie zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu mają one taki bardziej łagodny, opływowy charakter i również bardzo ciekawe jest tutaj to zakrzywienie. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Nie tylko szuflady tak gładko i pięknie hamują. Tutaj mamy akurat duży kredens w wariancie dąb dziki. No i spróbuję sobie trochę potrzaskać drzwiczkami. Tak jak widzicie, bez problemu hamują. Mogę nawet trzasnąć lekko, o, nieco mocniej. Ale gdybym chciał faktycznie puścić drzwiczki z bliższej odległości, no to będzie taki leciutki trzask. Natomiast tak, wszystko jest w porządku. Ogromnym atutem i tym, co uwielbiam w meblach drewnianych, jest to, że widać tutaj pięknie usłojenie drewna i wszystkie meble mają ten wzór unikatowy, dzięki czemu macie mebel jedyny w swoim rodzaju. Tutaj na chwilę się zatrzymam. Przede wszystkim, jeśli chodzi o otwieranie większych, przeszklonych drzwiczek, działa to dokładnie tak samo. Mamy bardzo wygodne wgłębienie, otwieramy, puszczam, bez problemu wszystko gładko hamuje. I też widać przy tym przeszklonym kredensie, jak pięknie ten mebel łączy cechy klasyczne i nowoczesne. Ja na początku powiedziałem, że jest to z jednej strony mebel klasyczny, ale uniwersalny i w nowoczesnym wykonaniu. Natomiast na stronie znajdziecie go w kategorii nowoczesne. Wydaje mi się, że tak naprawdę w wypadku kolekcji Oleo to tutaj ciężko cokolwiek skategoryzować. I jeszcze wspomnę o jednej ważnej rzeczy. Mamy tutaj możliwość regulacji półek. Wystarczy po prostu przełożyć bolce do odpowiednich otworów. Także jeśli chciałbym tutaj sobie tą półeczkę za mną podnieść, nie ma problemu. I jeszcze przyjrzyjcie się dokładnie, jak pięknie wygląda to szkło. Jest ono idealnie wpuszczone w drzwiczki i nie widać żadnych elementów konstrukcyjnych. Pozwólcie, że przejdę na moment do łóżka, bo jest to jednak bardzo ważny element domu. Łóżko, na którym akurat siedzę, ma 94 cm wysokości i jest dostosowane do matraca 1,70 m na 2 m, także jest to całkiem pokaźny mebel. Natomiast mamy tutaj kilka opcji, które warto sobie omówić. Przede wszystkim
Możecie zdecydować się, tak jak w wypadku każdego łóżka, na samą ramę. I wtedy pamiętajcie, że osobno dokupujecie stelaż i materac i robicie to już wedle uznania, czyli materac może być twardy, miękki dla alergików, taki jaki już Wam odpowiada. I to jest pierwsza wersja właśnie z takim materacem i stelażem stacjonarnym. Ale możemy zdecydować się na wariant z podnośnikiem i wtedy mamy tutaj taki sznur. Podnosimy sobie za niego, nie trzeba przykładać jakoś dużo siły, jest to bardzo wygodne. I tak jak widzicie, mechanizm pięknie wszystko przytrzymuje. Mogę sobie tutaj wpakować całą zimową pościel, wszystkie skarby świata, nie ma sprawy. I wtedy już stelaż jest tak jakby narzucony i tylko dokupujemy materac. Natomiast pewnie zauważyliście, że jest tu też pojemnik. I pojemnik to jest też dodatkowa opcja. Ma on jednak taki drobny mankament, mianowicie jest z płyty meblowej i będzie się przez to odrobinę odcinał odcieniem od samej ramy, która jest z drewna, jest formirowana. I druga rzecz, jest on tutaj po prostu tak położony luzem, także do pojemnika jestem akurat dość sceptycznie nastawiony, ale znacie już wszystkie opcje podczas zakupu tego łóżka. Na koniec powiem Wam jeszcze bardzo ważną rzecz. Meble dostajecie w stanie zmontowanym fabrycznie, także jest to bardzo duży plus, bo jest to wliczone w cenę i nie musicie przewidywać sobie paru dni na montowanie mebli i na ewentualne wzywanie ekipy montażowej. I to chyba wszystko. Macie już wiedzę na temat kolekcji Oleo w pigułce. Jeśli chcecie znać szczegóły, chcecie wiedzieć coś więcej, koniecznie skontaktujcie się z naszą infolinią albo napiszcie na live czacie.